Słuchajcie, tutaj w tym odcinku postaram się omówić kalendarz i klienta pocztowego. Jeżeli chodzi o klienta pocztowego, tutaj on posiada właściwie wszystkie funkcje takie, jakie są w Outlooku, plus no, trochę szereg innych funkcji. No, na przykład wyszukiwanie to jest takie, no, myślę, że bardzo ciekawe tutaj w tym przypadku, bo można też zapisywać sobie filtry tutaj. Można sobie filtry zapisać, szukać po oznaczeniach i tak dalej, po dacie itp. Itd. Poza tym no, można tak w Outlooku coś podobnego, można sobie za pomocą drag and drop można przeciągać do folderów. Tutaj można foldery jakieś budować. Co ważne, można ten klient współpracuje też z wieloma osobami, czyli możemy udzielać komuś dać prawo i może to przeglądać. Możemy zabezpieczyć niektóre foldery hasłem. Itp. Itd. Słuchajcie. Także to jest pokrótce tylko, bo no, to każdy zna akurat klienta pocztowego, myślę. Wielu korzysta na co dzień, także no, tutaj się różni może tylko tym, że jest przyjemniejszy, jeżeli chodzi o pracę z tym. To znaczy można za pomocą tej pineski dać sobie całkiem do góry to, co tutaj będzie się utrzymywać cały czas, dopóki nie dotkniemy tego. Można to oznaczać kolorami, to znaczy, że tu jest zadanie do wykonania, czy wykonaliśmy to zadanie już. Co jeszcze? Można to oznaczyć kolorami, na przykład weźmy taki zielony, żeby to było widoczne. O. Są różne kolory, tutaj jak widzieliście. Później można tutaj znaczki jakieś dodawać. Też są różne numery, jedynki. Filtrować potem, przydzielać. No jest tutaj całe spektrum tego wszystkiego. No, dużo by mówić, prawda? Teraz, jeżeli chodzi na przykład o pisanie maila i tak dalej, to jest wszystko podobne. Można go przekierować, dodać osoby do CC itp. Itd. No to, co się zna. Ale myślę, że bardziej takim po prostu, tutaj mamy jakąś statystykę po prawej stronie, ale bardziej interesujący będzie kalendarz, bo jest inaczej zrobiony niż w Outlooku. I na tym się skupił, bo zaprogramowałem to w ten sposób, że mamy 2 tygodnie zawsze tutaj. Tutaj możemy po KW, czyli które mamy po prostu, jaki mamy tydzień akurat. Kalendarzowy tydzień, który jest. Tutaj możemy godzinę wybrać, od kiedy nam mam pokazywać. Tutaj jest od 8, bo zazwyczaj już jest od 8, zaczynam pracę. Ale możemy też zrobić tak, że będzie od 7, prawda, tutaj. To można sobie ustawić, on to zapisze. Wiele osób możemy zaprosić na termin i tak dalej, ale jako, że wersja darmowa jest dla jednej osoby, to skupimy się na jednej osobie może i zrobimy, powiedzmy, termin na jutro. No możemy teraz zrobić, ale zrobimy sobie na jutro terminy. Zrobimy termin. Termin 1, czyli bardzo abstrakcyjnie wszystko znowu, bo nie chcę się tutaj wymyślać za bardzo. Przez domyślnie on po prostu wybiera zawsze godzina jest takiego meetingu. Może to coś się zmienić. Zrobić tutaj, powiedzmy, aha, bo jest pierwsza, powiedzmy, że mamy meeting o 9. Co ja robię? 9:00. Dobra. Tu mamy i powiedzmy, że ten meeting jest, trwa po prostu 2 godziny. Do godziny, powiedzmy, 11. No dobra, i on tutaj też będzie pokazywał na tym. Taki czerwony po prostu jest ten, on wam pokazuje, kto jest zaproszony. Tutaj pokazuje, ile, czy ta osoba ma czas wolny, kiedy ma. Tutaj ma 24, bo tu jeszcze nic nie ma, prawda? 2 godziny, bla, bla, bla. I tu można sobie tam jakieś attachmenty, jakieś załączniki dodać. I dobra, robimy tak, że zapisujemy to. No dobra, tutaj zapisał, patrzymy, ten ma, w tym przypadku jest plus. Z tego powodu, że to ja jestem jako serwis, czyli ja się to no, przez default zgadzam, że mam tutaj czas wolny, prawda? Ale może być inaczej. To wam też pokażę. Teraz zrobimy tutaj, czy zapisało, sprawdzimy. No jest. Zrobimy teraz jeszcze od 12 do 15, powiedzmy, na jutro. Od 12. Od 12 do 15.
No dobra, jest. No i możemy to sobie zapisać, tak? Tutaj już pokazuje, że tu już jest jakiś termin i mam tylko dwa. W tym przedziale możemy coś wolnego mamy. No ale dobra, akurat trafiliśmy na coś, co dopiero co, co jest wolne. Czyli zapisujemy to sobie. A, musimy jakiś ten dodać termin 2 powiedzmy. Termin 2. Oczywiście możemy też kolory zmieniać do tego, jakieś tam powiedzmy różowy zrobimy sobie. No to jest różowy i teraz sprawdzamy, czy tutaj co tu się dzieje. No jest wszystko, tak? I teraz zobaczcie, że no tutaj możemy, spróbować zrobić termin, że jest, że się nakłada na coś, tak? No czyli weźmiemy sobie znowu na jutro. I zweźmiemy sobie na 15. On to musi to pas... A nie, 15. A, tym żółtym możecie sobie przewijać to. A nie, to jest od 12 do 14, 15. To musimy zrobić o 13 na przykład. O 13, dobra. Zobaczymy, co się stanie. O 13.14 zrobi. No dobra, i teraz spróbujecie to zapisać, on wam pokazuje, że nie. Że tutaj, widzicie, jest żółte, ostrzegawcze, że nie ma czasu, prawda, jest czerwone. Ale może tak zrobimy. I byśmy mieli do wyboru tutaj teraz, jak to zrobicie i wyślecie. A znowu, to zrobimy termin 3, zapominam po prostu o nazwie terminu zawsze. No dobra, słuchajcie, to no dostaliśmy teraz informację, że tutaj jest, po prostu mamy jakiś konflikt, prawda? Dostaliście taką informację i on wam pokazuje, że tu jest termin 2. Teraz czy ten wasz termin 3 tutaj, czy go chcecie, czy nie. Jeżeli go chcecie przyjąć, to ten termin 2 będzie wyrzucony, a termin 3 wejdzie w jego miejsce. Ale nie bójcie się, w razie czego on będzie tutaj się pojawiał, ten termin 2 wyrzucony. Ale my powiemy, że my nie chcemy, my chcemy termin 2 jednak. No dobra. I teraz mamy ten termin 2, no to wchodzimy. I słuchajcie, co tutaj jeszcze możemy robić? Zobaczcie, macie 2 tygodnie, to wystarczające jest. Można przewijać, jeżeli się pojawi tutaj to żółte. Gdybyśmy na przykład zrobili termin od 19 do 22, zrobimy taki sobie może. Zrobimy sobie taki termin, żeby wam pokazać, na czym polega cała ta zabawa tutaj. 19 do... Do 23 powiedzmy. A, znowu termin muszę zapisać, bo 4, nie 5, termin, tylko powiedzmy, że termin 5. Dobra. No dobra, słuchajcie, to teraz mamy termin 5, wchodzimy do tego. Oczywiście teraz jest żółty. Jak klikamy to żółte, to on przewija, słuchajcie. I widać termin 5. I znowu możemy z powrotem przewinąć, jakby się na to żółte klikać. I tak to się odbywa mniej więcej. Teraz możecie na to kliknąć, słuchajcie, teraz na ten termin 2 klikacie. No i on wam pokazuje ten termin 2 na przykład. Pokazuje wam, możecie teraz wrócić tutaj tern, możecie go edytować, usunąć, możecie ale wrócić tutaj. I was znowu jesteście tutaj. To jest fajna opcja. Jak to naciśniecie, to on wam pokazuje po prostu, jeżeli byście mieli 5 osób tak tutaj, że kiedy kto ma wolny termin tego dnia, na przykład jutro, dzisiaj wszyscy, ale jutro już na przykład ja nie mogę jako human, tak? Tylko mam tutaj wolny. Tu mam wolny, tu, to można sobie tak wybrać się wolny termin, żeby pasował w miarę wszystkim ludziom. Oczywiście on też to robi automatycznie, bo tu jest sztuczna inteligencja w tym
i jak będziecie wybierali więcej osób. Tak jak mówię, tutaj specjalnie wybieram więcej osób, bo darmowa wersja dotyczy tylko jednej osoby, ale tutaj można wybrać sobie więcej osób. I tutaj on będzie pokazywał, jak jest zielone, to oni mają wolne w tym przypadku. I no, można im wysłać takie coś. Jeżeli ktoś by nie miał wolnego, to wtedy po prostu będzie żółte, będzie informacja, że nie. No i to pokazuje, kiedy mają wolne razem też w tym przypadku. Można i tam w tym widoku to zobaczyć, i tutaj. Kiedy oni razem mają czas wolny. No dobra, ale teraz. Aha, subject, znowu zapominam. Wspólne. Team termin, zapomnę tak. No dobra, słuchajcie, to. Co tu jeszcze jest? Aha. No teraz widzicie, tam gdzie żółte, po prostu musicie przewinąć, żeby zobaczyć. A przez to, że nagrywa, to mi ciężko tutaj. O, jest. No dobra, jest im termin i teraz no tutaj też widzicie co jest. Tutaj na przykład będziecie widzieli też, jeżeli na przykład na jutro to mam termin, on pokazuje i na dzisiejszy termin to są zielone i na jutrzejsze terminy pokazuje. I ten akurat wyrzuciłem, nie? Może sobie filtr ustawić, że te wyrzucone terminy też się Wam pokażę. Co tutaj jeszcze jest takiego fajnego? Myślę, że. Aha, może warto wspomnieć, że jak ktoś by miał jakąś podróż czy coś, to może ten koferek sobie zrobić. Ten koferek, przypomnienie, ile 15 minut jest, przypomnienie. Jeżeli termin już się odbywa, to jest zielone, jeżeli jest ten, to jest żółty, przypomnienie. Później, co tu jeszcze można sobie pozmieniać? Można zrobić, w jakim miejscu się odbywa dany meeting, czyli tutaj. Można powtórzyć, można no, tu miejsce na przykład ustalić, lokację na przykład pokój 77. Także no, tutaj jest to, co znacie z Outlooka, plus po prostu więcej rzeczy. No, może w ten sposób. No dobra, ale jeszcze jest taka ciekawa rzecz tutaj. Tak jak mówię, tutaj mamy ten kalendarz, ale tak. Aha, tutaj jeszcze. No dobra, może. Kalendarz i jeszcze jest notes. Tutaj możemy sobie sami, mamy jakiś termin czy coś, możemy na coś wpisać, jakieś spotkanie z coś tam, zrób to i to. No dobra, i teraz zapiszemy to i w ten dzień, o, mamy coś takiego, mamy tam jakiś po prostu plan, tak, jakiś plan, tu coś. Co zrobić, coś przypominamy sobie. I tutaj taką możliwość też mamy. Widziałem, że po prostu wiele osób coś takiego potrzebuje. Robi to zazwyczaj w notatniku. To jest taki notatnik po prostu. No dobra. I co tyle? I to jest właściwie tyle z tych ogólnych rzeczy. No myślę, że warto sobie zobaczyć, bo to jest myślę, że jeden z ciekawszych kalendarzy, jakie są na rynku obecnie. No, ma na pewno więcej funkcji niż te pozostałe, które widziałem. No, powiedzmy, że ma wszystko, co w Outlooku, i jeszcze jest troszkę więcej tutaj. Na przykład są pokoje i tak dalej, można je nie tylko, można je też równolegle po prostu. Pokoje można równolegle, słuchajcie, zająć. To znaczy się, może być pokój, który po prostu. Znaczy, no to jest. Temat na nowy odcinek tego filmu, ale można, jeżeli team rezerwuje jakieś tam pomieszczenie, to nikt inny już w niego zazwyczaj nie wchodzi, bo nie może, ale może być sytuacja, że dany pokój jest dzielony przez dwie, trzy, cztery osoby, bo akurat mogą pracować w tym pokoju, jeżeli jest współdzielony pokój. To tak pokrótce tylko. Oczywiście można też dzielić kalendarz z innymi użytkownikami, powiedzieć, jakie mają prawa tutaj. No myślę, że jest to bardziej logicznie zrobione niż w innych po prostu takich podobnych aplikacjach. Szybciej i bardziej przystępny sposób moim zdaniem. Obiektywnym oczywiście, jako twórca aplikacji, no subiektywnym. Nie jestem obiektywny jako twórca tej aplikacji. Ale zachęcam, słuchajcie, do zobaczenia sobie tego kalendarza, bo myślę, że warto, słuchajcie. Jest tutaj dużo opcji ciekawych i no może się komuś przyda, prawda?